Widzowie, czy wy wiecie, co to jest grawitacja? Bo ja się uczyłem i wiem. To jest grawitacja. Dzisiaj w Minecrafcie jej nie będzie. Minecraft, ale grawitacja działa w odwrotnym kierunku, co oznacza, że jeżeli wyjdziesz spod drzewa, to lecisz rozpędzony prosto w stronę słońca. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli podobają ci się takie odcinki i zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco, ponieważ teraz odcinki tutaj, znaczy nie teraz, już w sumie od prawie, znaczy od roku z minimalnymi przerwami jest tam odcinki, prawda, dziennie, więc warto subskrybować. Napisz komentarz pod na przykład, napisz komentarz grawitacja, a postaram się przypiąć ci serduszko. Pozdro, trzymcie się, elo. Znaczy miłego oglądania. Halo, halo, Daveson, witam cię bardzo serdecznie. Stary, nie chcę nic mówić, spójrz na mnie, głowa mnie boli. Głowa cię głowa boli? Mnie boli? Głowa mnie cię boli. Daveson, co ty wszystko tam robisz? Wszystko, halo, halo. Pomocy! Dobra, witam wszystkich, prawda, już po intrze. Dzisiaj mamy odcinek z, prawda, jak to się nazywa, jak to nazwać, upside down Minecraft. Po polsku, Minecraft do góry nogami. Dzisiaj jak widzicie, bliżej jest nam głową do sufitu niż nogami do podłogi. Tak, i to nie jest kolorowe, ponieważ jak zobaczycie, jeżeli ja sobie pójdę do przodu, to... Nie, Daveson! Daveson! O, rozpędzony jest jesteś prosto w stronę słońca, nie chcę ci nic mówić, nie? Ale... Wiesz, zaraz spotkam się z słońcem na solóweczkę, na czołówkę. O, czekaj, zginiesz? Ja nie mam, nie mam tutaj Optifine'a. Ale uwaga. Ty, już cię nie widzę, No, stare, dalej lecę. Jak w ogóle ten świat jest wielki? Ogromny, dobra, ogromny. O, daj wypad poza świat. No i tyle. Temacie. Tutaj uderzyłem się w główkę, witam cię ponownie. W każdym razie, mam propozycję, nie do odrzucenia. Ponieważ zauważyłem tuż przed odcinkiem, że tam są łóżka. I to jest challenge dzisiejszy, na dzisiejszy odcinek, by dostać się do tych łóżek, żebyśmy mieli na czym kimać, bo coś tak czuję, że nie pchaj. Nigdy byśmy nie zdobyli... Nie! Kurde, ja pierdzielę. Jak się wystraszyłem. Ale jaki obcyraniec. Łatwo. Dobra, zaraz się jeszcze raz przestraszyć. Ja przepraszam widzowie, że tak się wydarłem, ale to było... Bo kurde! Stary! Co jest? Co jest, stary? Jak się wystraszyłem w ogóle tego chłopa. Znik poza świat. Jak przepraszam sąsiadów, mam otwarte okno, drepi... Dobra, o kurde, co ja gadam? Stary, chodź, musimy się dostać do tamtych łóżek. Ja tu robię takie dobra, przejście. Dobra, ja to robię, stary, czekaj. Kurde, jak ty w drugą stronę idziesz, co ty robisz? Ja wiem, ale ja nie, zgarniam dirta, człowieku, stary, zgarniam dirta. Jak ty tak szybko tam przyszedłeś, lol? Ha! No ja już mam, co ale potrzeba. Żeś wyznaczył... O kurde! Nie! Chyba sobie robisz ze mnie... Stary, żyje! O ciepierun, czasną, stary, żyje. Czaiś tak? To? Przeżyłem to. Moje gratulacje. Tu jest creeper! Czekaj. Jestem stary koksem, jestem koksem. Dobra, pozbyłem się oponenta. Człowieku, ja to przeżyłem, nie wiem jakim cudem, ale ja tam idę do ciebie. I wiesz co ci powiem? Bardzo niemiło z twojej strony się zachowałeś i ja to zapamiętam sobie, właśnie to popchnięcie. Jakie popchnięcie? Jak ty kurde... Popchnąłeś mnie w przeciwnym kierunku. Op. Tylko dobra, wiesz co jest ważne? No. Że trzeba, kurde blaszka, zabudować te łóżka, bo inaczej... To jesteśmy, prawda, w niezłej kaszanie. Stary, jak ja schodzę na dół, to byś sobie tego nie wyobraził. Dobra, jestem na dole koło ciebie chyba już, zaraz, okej. Pyk. Dobra, jestem na dole. A nie, jeszcze nie jestem na dole, kurde. Dobra, teraz zarabiam na dole. Tu jeszcze raz, pyk. O, nie trafiłem tym. O, ja kurde, cię stary. Zsunę. Dobra. Dobra, mam to. Okej. Dobra, mam łóżka. Nie. Mam łóżka. Gdzie ja jestem? Halo, Houston, ja cię palę. Tam stary, ja zaraz wylądowałem w takim miejscu. Nie, dobra, jest, czekaj, ja biorę wyro. Ja... Mam jedno, mam drugie. Dobra, mam drugie, wracam dobra, do ciebie, dobra. Wracam do ciebie. Łóżka zdobyte, super. Jestem, stary, jestem. Trzecia minuta filmu, widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zdobyliśmy właśnie łóżka. Trzymajcie się, pozdro. Dobra, stary, czekaj, ja zgarniam drewno, bo nie mamy żadnych materiałów. Czekaj, robię akcję, przekazuję ci jedno łóżko. Jesteś gotów? Daj mi. No, daj. Kurde, łapię! Gdzie ty je wyrzuciłeś? No bo wyrzuciłem, ale ono tak sunie! Nie, no ale czemu? Ono się tak zrobiło, no! Nie mam się spać teraz przez ciebie! Twoja wina, nie, po co tak mocno rzucałeś? Ja ci rzucam, po co to tak mówię. Daveson, łap! A ty, dobra! Złap to, człowieku, też i tak się skończyło złapał, twoje łapanie. Tylko... Ale jak to leci? Patrz w ogóle, stary, co my tu możemy robić? Weź, zejdź kapkę czekaj, niżej, o jeden blok niżej. Już zejdź jeden blok niżej. Pa, stary, co tu można robić? Pa. Gramy friendly, pa, make!
Co ty gadasz, kurde, bilard do góry nogami. Graliście w to kiedyś? Graliście bilarda do góry nogami? Dobra, stary, ja proponuję. Aha, dobra, chciałem biec za tym. To jest ten. Creeper! Ja wiem, co to jest. To jest ten. To co miotłami szorują, taki krążek. Tak. Czekaj, tak. Lecę tego creepera zdetronizować. Albo na kasie w biurze, to jest tak lecą rzeczy. Dobra, czekaj, może tutaj. Okej. Okay. Ja. Dawaj go w powietrze. Ej, on się nazywa Dinner Bone! No ma nazwę! Czekaj, Dinner ja Bone. Przechodzę do ciebie. Dobra, jak Dinner tutaj... Bone? No. Kurde, co nie! Nevson! Gdzie ty jesteś? No jak, gdzie mogę być? No jesteś Stanów, gdzie ja teraz mogę być? To, no pewnie, że jest o mój nie, no w niebie! O nie! No, wszystko twoja wina, bo powinieneś mieć drugi raz! Drugi raz zrobiłeś dokładnie to samo! Przepraszam, dobra, już tam nie. Wracam do ciebie. Czekaj, ja tu mam trochę ten... Mam, jak to się nazywa, siekierę, więc ja pozbieram ci to drewno, oddam ci to, co uzbierałeś, przepraszam. To był po prostu przypadek. Co jest? Dobra, jestem już tu, czekaj, kopię drewno. Dobra, stary, proponuję, żebyśmy znaleźli diamenty. Musimy znaleźć diamenty, po prostu. To jest tyle w temacie. Chciałem znaleźć jakiś argument, który cię do tego przekona, ale po prostu nie potrzeba argumentów, żeby przekonywać kogoś, dobrze, że potrzebne są diamenty. Dobrze. To rozumiem, właśnie to się nie da przejść, stary, też ja to chyciłem tutaj. Miło by było, jakbyś dobudował właśnie przejście. O, to bardzo miłe. Okej. Okay. Pyk, wstraszyłem znowu. Dobra, stary, jest jeden bardzo duży problem. Tak. Jedzenie to jest stary, tu tak ogromny problem, stary, że jakbym miał tak pokazać skalę problemów, to ten problem jest number one, po prostu. No to stary, możesz iść na polowanie, bo ja lecę na dziaksę, mam żelazny kilof. Nie, ja lecę też na dół. Ja mam żelazny kilof, ty nie masz żelaznego kilofa, nie nadajesz się do kopania dziaksu. No, o, czekaj, ja idę po ten piec, bo my go nigdy nie skraftujemy już później. Ej, właśnie, to jest też, żeby zobaczyć, go w ogóle dozniszczyć. Tak, da się. Biorę wszystko, co tutaj jest na dole. Znaczy, ale nic nie widzę, tu nie wrócimy, już lecę na dół. Dobra, jak nic nie widzę? Aha, bo ja mam, prawda, lekko podrasowanego Minecrafta, kurde, ja sobie zrobiłem tak zwanego, prawda, lekki dozwolony cheat, a mianowicie zwiększyłem jasność w plikach gry, więc ja tu dużo widzę. Ej, no ale to jest nieuczciwe, w sensie... No nie, dlaczego? Wizualnie bardzo dobrze. Bardzo niemiłe, to bardzo niemiłe, że tak zrobiłeś. Jest bardzo... Czemu tyś w lewo poszedłeś kopać? Bo ja jestem lewak. Okej, dobra, nieważne, nie było tematu. Kim jest lewak, bo nie wiem teraz. No, PiS. Żartowałem, ale... Dobra, czekaj, schodzę na dół, bo ja tutaj miałem taką ścieżkę zbudowaną. Czekaj, ja... Mam poziom 31, a który ty masz poziom? 45. No, widzisz, kurwa. Nie, żartuję przecież. Ziomek mam 13. Tak, oczywiście. Już topię cię w diamentach. Topię cię w diamentach. Topisz, to ty się w basenie. O, mam kajwa. Mam kajwa, super. W czym? W długach. Dobra, ty to jesteś, kurde. A, nocny w gębie. Taki tam żarcik. O kurde, tu jest... Tam. O kurde, szkielet! Czy on do mnie strzeli? O nie, dobra, ja się tak tu zabudowuję. Cześć, że nie strzelisz tak samo szybko jak kamień tym kilowem. Nie wiem, co tu się dzieje. Tym kilowem jest po prostu potężny. Albo słaby. Dalej to drugie. Dobra, czekaj, ja mam kejwa, ja szukam tutaj... Kejwa masz? No. Jaki chłop. No mówię ci, bo ja super miejsce miałem. Nie mam nic, no. Najgorsze jest tu, że tu łóżka nie działają. Jest bardzo przykro, bo nie potrafię. Ej, położyłem się! Dobra, Ja nie potrafię nic znaleźć. Ja nie potrafię znaleźć diamentów. Ej, stary, co się wydarzyło? Czemu ja zginąłem, jak ja leżałem w łóżku? Co jest? No nie, jeszcze się pojawiłem! Kurde, co to ma być? Gdzieś pewnie przyfasolił głową w mur, no. Nie oszukujmy się. Oj, nie radzę do mnie. No, możesz. Nie, no czekaj, możesz. Ja muszę iść po moje itemy. W chwili obecnej, jak ty się do mnie tepniesz, to dostaniesz tyle obrażeń, jak jesteś już w powietrzu, że dosyć sprawnie zdajesz, stary. O kurde, zombie jak mi stoi na mojej drodze. Dobra, stary, jestem na 9 bloku. Muszę go tak zabić, bo kurde, nie jest kolorowo. Ja cię walę, dobra, szukam jaksów, człowieku. A na którym jesteś poziomie? Szukam diamentów! I ja zdobędę te jaksy pierwszy. Ja zginąłem. Ale, czekaj. Okay. Na co czekać, no. Dobra, no kurde, to się tak długo tu schodzi, że to jest niemożliwe. Kurde, nie wytrzymiem przecież.
O stary, mam kajwa. Mam kajwa. Masz kajwa, a ja mam jedzenie, a ty nie masz. Mam kajwa, nie interesuje mnie twoje jedzenie, ponieważ ja jestem wegetarianinem. Nie kłam, interesuje cię to najbardziej. Ja jestem wegetarianinem, nie jem mięsa. Mhm, tak. Nie obchodzisz mnie mięsożerco. Kurde. Ja jestem gdzieś, gdzie jest pochodnia. Już tu był. Nie, to nie jest pochodnia, dobra. Żartowałem. Chłop, ile gra w Minecrafta i pochodnia. A nie, to nie pochodnia. To co to było w takim razie? Z czym pomyliłeś pochodnie? Pochwal się. Z lawą. No bo jasno było, no, Jezus święty, no. Się, no kurde, tak, przecież to tak działa, jak jest jasno, to... O kurde, złoto mam, stary. Dobra, ja biorę to wyro, bo ono... A, złoto, to pytam, to wartości nie ma. Ja o, wartości sobie... nie ma, co ci powie? Tylko bo... w diament, tyle. Ja tutaj nie interesują takie bzdety jak złoto. Ja nie lecę na złoto. Dobra. Mam 3 żelaza. Ej, a ja mam 8 węgla. Czemu już mam przepalone 3 żelaza? Co się wydarzyło? A ja mam 8 węgla. Mogę się tym pochwalić? Możesz. O kurde, tu się na odwrót kraftuje, zapomniałem. No, to nie jest takie kurde, wiesz. To jest totalnie dziwne, to jest totalnie dziwne, naprawdę. To nie jest takie, wiesz, początkowe. Tylko po prostu tutaj trzeba się troszeczkę nagłowić. Dobra. Stary, jak tam wygląda twój dorobek życiowy, jeśli chodzi o Minecraft? Mój dorobek życiowy wygląda w następujący sposób, że jest przypał, stary. Nie potrafię znaleźć diamentów, ale jestem w cave'ie, jestem dość w fajnej sytuacji. Mam 2,5 serduszka, 0 głodu, ale czuję, że to przeżyję. Dobra. 0 głodu masz, mówisz. Dobra, czekaj, ja zbieram żelazo, bo ja mi tu idzie wybitnie dobrze, tylko mnie szkielety lekko tutaj torturują, mi creepery się na mnie patrzą, więc tego nie lubię. O kurde! Kurde! Czekaj, bo mnie tu... Ja mam już jedno serduszko! Stary, nie przeżyję tego! Dobra, giniesz, haha! Ten, kto teraz ginie, to lamus! No ale nie, bo ja mam tu moby, no! Ten, kto teraz ginie, to lamus, chopie, ty! Lamus, tak to mama ci chciała dać na imię, zanim ci dała na imię Dawid. Ale nie dała, bo stwierdziła, że dadzą to tobie, ha! Pochodnie też na odwrót robi. Ale no właśnie wiem, stary. Ja nie potrafię znaleźć diaksów, no już chodzę po tym cave'ie, ja mam tak fajnego cave'a, wydało mi się fajny przynajmniej. Czekaj, ja mam jednak poziom 27, dobra, ja lecę na sam dół w takim razie, to jest jedyny sposób na to, żeby... Kurde, tu jest Krypcio. Dobra, Krypcio, ja bym cię zdetonował. Krypcio. Tak mówisz do przyjaciela, Krypcio? Tak. O, a ty co? Jak mówisz do przyjaciół? Kochanie, okej, rozumiem. Nie. Dobra, a wiesz, że kobieta powinna być twoim najlepszym przyjacielem, bo wtedy to jest, wiesz, takie... Potrafisz się z kobietą dogadywać. To jest temat na inny dzień. Też znalazłem złoto. Dobra, ja już idę po diamenty. Stary, dobra, inaczej, ja mówię ci tak, ja schodzę na dół, poziom 11. I ja znajduję od razu diamenty. To jest, ja ci mówię teraz. A później przychodzi smok, który robi fajne rzeczy. No, właśnie, tak. No nie, stary, no nie ma szans, no ja już tutaj, stary, lecę do trzeciego cave'a. Mam poziom 11. I będzie diaks. Zobaczymy, Boże zobaczymy, święty. Bo ja już tu czuję, że... Powiedzmy tak, kto znajdzie pierwszy diamenty? Ten co? No nic. Okej! Okay. Nie, no ten jest lepszy po prostu, ten jest lepszym Minecrafterem. Tyle w temacie. Nie lepszym Minecrafterem, tylko po prostu tym, kto miał więcej szczęścia, tak? No może, że ja znajdę te diamenty, to wtedy będzie lepszym, ale... Aha, okej. Okay. Jeżeli znajdziesz to tutaj nie ma dyskusji. Dobrze. Po prostu musisz zrozumieć hierarchię losu. Ej, no nie ma, stary! Mam! Mam diamenty! Masz więcej szczęścia. Patrz na czat i jestem lepszy po prostu, tak? Nie, po prostu masz więcej szczęścia. No ale dobra, no skoro zostały znalezione diamenty, no to w takim razie cel odcinka został osiągnięty, widzowie kochani. Więc, prawda, jeżeli nie widzieliście pierwszej części tego odcinka, to zapraszam was bardzo serdecznie do Dave'a na kanał, ponieważ tam właśnie była pierwsza część tego, prawda, przedłużonego odcinka, gdzie rozpoczęliśmy tę przygodę, tutaj u mnie ją zakończamy i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Co jutro wymyślą te dwa wariaty, Dave i Szypson? No nie wiem, musisz się przekonać. Subskrybując ten kanał i subskrybując kanał Dave'a i zostawiając łapkę w górę i nigdy tak szybko nie mówiłem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!